Przeprowadziliśmy kampanię i zwróciliśmy się do Polaków, również do przedsiębiorstw polskich, amerykańskich firm, jak również wszystkich Polaków, żeby przychodzili i występowali o wizę, żebyśmy mogli zmniejszyć odsetek odmów wizowych właśnie w ten sposób. Udało się to. I została jedna rzecz, o którą poprosił mnie prezydent Duda, kiedy byliśmy w Nowym Jorku, właśnie z prezydentem Trumpem, we wrześniu. Powiedział wówczas pani ambasador, no w sumie powiedział Georgette, bo po prostu tak się do siebie zwracamy. Oczywiście ja mówię do niego, panie prezydencie, ale powiedział, mam jedno oczekiwanie. Czy sądzisz, że uda nam się to zrobić jeszcze przed gwiazdką, żebym mógł jako taki prezent gwiazdkowy dla 10 milionów Polaków w Stanach i 38 milionów Polaków w Polsce, żeby na gwiazdkę mogli już podróżować bezwizowo. Panie prezydencie, udało się, zrobiliśmy to. Polacy będą mogli na święta i spotkać się, już nie muszą występować o wizę. Bardzo dziękuję. Thank you and congratulations. Gratuluję. Like anything in life, i tak jak wszystko w życiu, to nie było łatwe, ale jeżeli skorzystacie z strony strony internetowej ambasady, zarejestrujecie się. W ciągu 24 godzin uzyskacie państwo rejestrację wizową. Sprawiliśmy, żeby to było bardzo proste. Wszystkie odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej ambasady amerykańskiej. Wiem, że prezydent Trump jest bardzo podekscytowany tą perspektywą ogłoszenia tej informacji. Dla mnie to jest wielki zaszczyt, że reprezentuję Stany Zjednoczone w takim dniu. Cieszę się w imieniu 10 milionów Polaków w Stanach, 38 milionów w Polsce. Bardzo się cieszę, że teraz Polacy już nie będą potrzebowali tych wiz i będą mogli podróżować. Dziękujemy, ja tam też będę im towarzyszyć.